Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Jesteśmy w kooperatywie, w której panie wyrabiają takie prawdziwe berberyjskie dywany z nitek i z wełny. Mam nadzieję, że wszystkie panie były zadowolone. My jesteśmy zadowoleni. Przyjechaliśmy po 3 dywany, wyjeżdżamy chyba z 10. Skupiam sobie coś tam w tej trawie. Nie wiem, co tam wynajdują, ale coś tam co wyjadają. Cześć, zanim zaczniemy vloga, mam dla was bardzo krótkie, szybkie ogłoszenie. Zaczynamy przedsprzedaż naszych podkoszulek. Wiem, że jest taka grupa wśród was, która od paru lat czeka na podkoszulki od podróżowania. W końcu nam się udało ten projekt dopiąć do końca. Przede wszystkim udało nam się znaleźć fajną drukarnię, która drukuje na bardzo dobrej jakości bawełnie. Łukasz ma taki podkoszulek, który wy będziecie mieć również z naszą grafiką od ponad pół roku, także był on prany, sprawdzaliśmy, jak się właśnie grafika na nim trzyma, jak się zachowuje materiał, wszystko jest tip-top, dlatego właśnie na taki rodzaj podkoszulka się zdecydowaliśmy. Grafiki, dzięki wam, za co bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, również zostały wybrane i dopracowane, także wszystko jest właściwie gotowe. Teraz kolej na was. Jeśli chcecie, zamawiajcie podkoszulki właśnie teraz, bo teraz jest niższa cena, także przez najbliższy tydzień podkoszulki są tańsze o dyszkę, potem cena wzrasta i potem do wyczerpania zapasów te podkoszulki będą, ale podobnie tak jak z czapkami, nie będziemy ich domawiać, także to jest teraz jakby najbliższy czas, żeby zakupić sobie taki podkoszulek i powiększyć swoją vanlife'ową letnią szafę. To tyle ogłoszeń, zapraszam was serdecznie na naszą stronę, link znajdziecie poniżej. Zapraszam na vloga. Mam nadzieję, że to będzie miły seans i jeśli wam się spodoba, to proszę zostawcie nam komentarz. Pozdrawiam was. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jesteśmy właśnie w trasie do Meknesu, ale na tej trasie zrobiliśmy sobie jednodniowy przystanek. Zatrzymaliśmy się u Aliego w takim, można powiedzieć, hoteliku. Znaczy on prowadzi hotelik, my spaliśmy na jego parkingu, bo Ali przyjmuje również kamperowców, vanlifersów i podróżników ogólnie, także my spaliśmy tutaj. Zaraz z Alim jedziemy w wyjątkowe miejsce, bo właśnie zatrzymaliśmy się u Aliego z polecenia naszych znajomych, tripiarzy, pozdrawiamy Martyna i Maćka. I zatrzymaliśmy się tutaj po to, żeby wspólnie z nim pojechać do wsi, z której on pochodzi, bo tam działa kooperatywa kobiet, które ręcznie wyplatają, ręcznie tworzą dywany. Nam się marzy właśnie taka pamiątka z Maroka w postaci dywanu i kiedy usłyszeliśmy o takiej opcji, że możemy naszymi pieniędzmi wesprzeć no właśnie takie lokalne kobiety mieszkające na wsi, że te pieniądze w całości pójdą do nich, bez pośredników, to stwierdziliśmy, że właśnie w takim miejscu chcemy kupić dywany. Także od wczoraj się tutaj zatrzymaliśmy, Ali nas cudownie ugościł, poczęstował tajinem, zadbał o nas. Byliśmy też tutaj na spacerze, bo to miejsce położone jest w absolutnie przepięknym miejscu. Jesteśmy otoczeni wysokimi górami, skałami, a w dole znajduje się przepiękna oaza. A teraz pakujemy się do vana razem z Alim i jedziemy właśnie do tej miejscowości, do tych kobiet, zakupić dywany. Ali będzie naszym przewodnikiem, będzie naszym tłumaczem, no i pomoże nam właśnie w dokonaniu zakupu. Zabieramy kamerę, mamy nadzieję, że tam będzie można nagrywać, także jeśli się uda, to wszystko wam pokażemy. No i jeśli to miejsce będzie warte polecenia, to oczywiście zostawimy i dla was namiary. Dobra, koniec gadania. Ruszamy. Hello. Salam aleikum. Salam. Salam aleikum. Salam. Jest. Jest taki wąski dla nas. Zdejmisz go? To jest to. No to właśnie taki. O Boże, czekał na nas. To na pewno bierzemy. To jest właśnie taki. On będzie koło kuchni. Ale to jest grube. To jest wełna od spodu. Aha. Wełna owcza. I od góry są takie nitki. Oj, pani tu robi. Hello. No tu powstają piękne dywany. This is yours, very nice. Très bien. Beautiful.
A tu jest taki grzebień. Nie wiem, co takim grzebieniem ta pani tam potem czesze to coś. No, tak. Aha. To jest ciężkie, słuchajcie, a ona to ubija. Super. Widzisz, o, nakłada. Tak to powstaje. Przeciąga taką nitkę i ubija ją teraz. Aha. Magnifik. Brawo. O kurczę. Teraz następują negocjacje, ponieważ każda z tych pani chce. Każda jest właścicielką tego jakiegoś dywana. I teraz trzeba indywidualnie zapłacić każdy ich z osobna. Każda jedna pani negocjuje i chce jak najwięcej zarobić. Ta się urobiła dużo. Kiedy trwają, widzicie, zapiski. Tyle rysuje. Ile co? Chyba jest okej. A to E, D, 3, 4, 5, 3. Okej, and it's okej. Okay. Okej, dawaj tutaj. Opa! No i cudnie. Ale super! Dobra, zrobiliśmy zakupy, a teraz idziemy do środka, jeszcze nas panie zapraszają. Dzieci dostały po długopisie. No jest wesoło. Kaszka pokazuje teraz, jakie są modne dywany w Europie. Okay. Ready? 3, 4. Uwaga! Bye bye. Cześć, mamy kolejny dzień. Wczoraj w nocy przyjechaliśmy na tą fantastyczną, bardzo spokojną miejscówkę i zanim wam ją pokażę i pójdziemy na mały spacer przyjrzeć się tej okolicy, bo wygląda ona jak z Marsa, to chciałam wam jeszcze pokazać dywany, które wczoraj zakupiliśmy i chciałam w kilku słowach opowiedzieć o tym miejscu, w którym byliśmy. Tylko, ponieważ wieje wiatr, muszę przenieść kamerę z zawana i tam wam to wszystko pokażę, żeby wiatr nie dmuchał w mikrofon. Dywan numer jeden wykonany z owczej wełny i tą wełnę widać. Ten dywan będzie mój. Do naszego przyszłego domku, do mojego przyszłego studia. Jezu, ile to jest roboty, kurde. I ostatni dywan, jaki chcę wam pokazać, to ten mini chodniczek, który położyliśmy tutaj w wanie. Chciałam się z wami jeszcze podzielić kilkoma refleksjami z tego spotkania, z tamtego miejsca. Przede wszystkim, no, było to wyjątkowe spotkanie. Spotkanie, które zapadło nam w pamięć i myślę, że zostanie już z nami na zawsze. Bo no, mieliśmy okazję zobaczyć, jak żyją kobiety, jak pracują jakby z daleka od tych turystycznych miejsc. To miejsce, w którym byliśmy, ten dom, one się tam wspólnie spotykają i wyrabiają te dywany ręcznie, takimi metodami tradycyjnymi. I to już było no, niesamowite, móc zobaczyć, jak takie dywany powstają. Po drugie, energia tych kobiet, to jak one nas powitały, to jak się cieszyły z naszego przybycia, jak się uśmiechały. Wszystkie się zbiegły tam do tej jednej izby. Chciały mi dawać dziecko, żebym sobie nosiła w chuście. Kiedy właśnie oglądaliśmy dywany, no to one nam na początku je tak pokazywały, a potem się tak rozkręciły, zaczęły sobie żartować, owijały się nimi. Jedna z nich chwyciła kamerę i udawała, że nas nagrywa. No było po prostu bardzo wesoło, mimo że no, żadna z nich nie mówiła ani po angielsku, ani po francusku. My no, nie mówiliśmy w ich języku.
więc jakby no nie było słów, żeby się porozumieć, ale te uśmiechy, spojrzenia, takie ciepło, które biło od nich, to było coś absolutnie cudownego. Oczywiście zostaliśmy też poczęstowani jedzeniem. W osobnej izbie był zastawiony stół. Mam poczucie, że one dały jakby wszystko, co miały, co mogły nam zaoferować. Tam były jajka, takie proste pieczywko, ciasto i oczywiście marokańska herbata. I to, co po prostu absolutnie jakby stopiło moje serce, to to, że kiedy już zakończyliśmy jedzenie i się powoli żegnaliśmy, to one chciały nam zapakować to jedzenie i my powiedzieliśmy, że nie, że dziękujemy, że żeby sobie zostawił, ale absolutnie one nie przyjmowały naszej odmowy, jakby no w ogóle nie wchodziło w to grę, mimo że mówiliśmy, że nie, to tak długo z nami rozmawiały i nas przekonywały, aż w końcu nie pozostało nam nic innego, jak powiedzieć, okej, no weźmiemy to. Także no, po prostu zostaliśmy ugoszczeni jak królowie. I to, co jeszcze jakby dla mnie było takie ważne i wyjątkowe, to to, że to były kobiety berberskie. Może nakreślę wam szybko, o co chodzi. Więc Berberzy to była ludność, która zamieszkiwała teren Maroka, Algierii, Libii, chyba Tunezji, jakby całą tą północno-zachodnią część. I oni tutaj mieszkali, zanim przybyli Arabowie. Arabowie przybyli tutaj na tę ziemię w VII wieku i zaczęli je podbijać i też narzucili islam. Aczkolwiek no z tego, co czytałam, to nie było tak, że oni siłą go narzucili, po prostu Berberowie przyjęli ten islam. I do dzisiejszego dnia w społeczeństwie marokańskim żyje około 30-40% potomków tych ludzi. I mówiłam do tej pory Berberzy, ale oni proszą i chcą, żeby ich nazywać Amazigh. To słowo wywodzi się z ich języka i ono oznacza wolnych ludzi. Możecie się też spotkać z pisownią Tamazigh, a po polsku mówi się Amazygowie, ale dla mnie jest to trochę takie dziwne, więc wolę mówić po prostu tak, jak oni to mówią, czyli Amazigh. I oni proszą, żeby ich tak nazywać z tego względu, że słowo Berber ma negatywne konotacje, więc oni nie chcą być nazywani Berberami, proszą, żeby ich nazywać właśnie Amazigh i tak będę teraz mówić. Więc to, co było dla mnie też wyjątkowe, to to, że mogłam spotkać te kobiety Amazigh. Dywany, które zakupiliśmy, są właśnie robione tradycyjnymi metodami, wzorami, kolorami, które oni od wieków wykonywali. To spotkanie było też cudowne właśnie ze względu na swoją autentyczność, bo większość miejsc Maroku, tam gdzie jeździ turysta, są właśnie pod turystę przygotowywane, więc prawdopodobnie, jeśli kiedyś tu przyjedziecie, to spotkacie Amazigh. Zobaczycie właśnie ludzi, którzy grają muzykę albo wyplatają te dywany. Gdzieś tam na pewno się na nich spotkacie. Natomiast no, nie chcę też osądzać tego wszystkiego, ale mam wrażenie, że to jest mocno pod turystów robione. A tutaj mieliśmy okazję pojechać do takiej prawdziwej, autentycznej wioski, niczym nie ozdobionej, niczym nie upudrowanej i zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie na wsi. Żyją bardzo skromnie. My byliśmy w tym domu i tak jak widzieliście, tam były gołe ściany, tam była po prostu taka strzecha pod dachem. No i tak naprawdę niewiele tam było nawet mebli. Potem jeszcze Ali, który był naszym przewodnikiem, zabrał nas do swojego domu i tam było podobnie. To był po prostu zwykły dom z wieloma pokojami, z bardzo niewieloma meblami. No i to wywarło na mnie olbrzymie wrażenie, ponieważ no, te warunki są bardzo, bardzo, bardzo skromne. Dla mnie to jest taki po prostu absolutny, taka przypominajka o tym, jak wiele posiadam, jak wiele mam i w jak dobry sposób żyję. I to, z czego się najbardziej cieszę, to to, że nasze pieniądze, które zapłaciliśmy za te dywany, poszły bezpośrednio do tych pań. Mamy takie poczucie, że w jakiś sposób też pomogliśmy tym kobietom. I tak jak nam mówił Ali, to, że one mogą sprzedawać te dywany turystom, którzy tam czasami się pojawiają, bo to nie jest też tak, że one sprzedają je gdzieś do miast. Nie mają takiej możliwości w ogóle, nie wyjeżdżają stamtąd. Więc to jest tak, że ta informacja o tym miejscu, o nich jest przekazywana, jak to się mówi? No słowem po prostu. Ten, kto był, to mówi o tym dalej. Więc cieszę się, że te pieniądze w całości poszły do nich i tak jak mówił Ali, te pieniądze pozwalają tym kobietom na niezależność. Więc jeśli tu kiedyś będziecie, zaglądnijcie do Aliego i najlepiej pojedźcie z nim do nich, ponieważ tak jak mówiłam, będzie wam się ciężko dogadać, bo no, one mówią w żadnym innym języku niż swój. Przyjedźcie do nich i jeśli marzą wam się właśnie dywany, to zakupcie je tam, bo no wesprzecie je, po prostu je wesprzecie, a dywany są piękne, no i też te ceny nie są tak naprawdę wysokie. I zapraszamy was serdecznie w ich imieniu i w imieniu Aliego. Warto, bo naprawdę doświadczycie przepięknego spotkania. Tyle mojego gadania, rozgadałam się trochę bardzo, ale chciałam wam po prostu nakreślić to wszystko, co się wydarzyło i kim są te kobiety. A teraz zapraszam was na krótki spacer, zobaczymy, jak wygląda tutejsza okolica. Jak tam będziecie jechać, to zabierzcie ze sobą długopisy i słodycze dla dzieci, bo tam jest bardzo dużo dzieci. Wszystkie te kobiety swoje dzieci, a każda ma przynajmniej piątkę, zabierają ze sobą do tego
warsztatu, nie wiem jak to nawet nazwać, tej szopy, w której one pracują i te dzieci tam po prostu pomiędzy nimi tam biegają, dziewczynki się uczą, już przędą, więc jak my wysiedliśmy, to po prostu mnóstwo dzieci się pojawiło i mieliśmy już sporo długopisów, takich kolorowych, mamy też czarne, ale mieliśmy dużo kolorowych, to rozdaliśmy kolorowe, a później po czekolad tym dzieciom, boże, Jezu, jak one się cieszyły z tych czekoladek. I matki zabierały w ogóle i po prostu jedna się prawie popłakała, jak wysypaliśmy jej żelki na ręce. Niesamowite doświadczenie i to, co Kasia mówi, po prostu nie można długo zapomnieć takiej wizyty. Wszystkie te pałace, kościółki, meczety, to wszystko to jest, wiecie, jest i znika z pamięci, a takie spotkanie z takimi ludźmi, którzy żyją w takich ciężkich warunkach, to po prostu zostaje w pamięci na długo. Tylko jeszcze dodam na koniec, że te długopisy dla dzieci to jest forma takiego prezentu, tak jak się idzie w gości, bo te kobiety nas ugościły, więc byliśmy gośćmi i w naszej tradycji tak jest, w naszej kulturze, ale przede wszystkim w kulturze muzułmanów zawsze do kogoś przychodzi się z prezentem, dlatego warto właśnie wziąć jakieś długopisy, kredki, możecie też wziąć również coś słodkiego dla tych kobiet, na pewno się ucieszą i będzie im bardzo miło, że o nich pomyśleliście. Wow, a przede mną jakieś niesamowite doliny. W ogóle taką ciekawostkę, bo jesteśmy w otoczeniu gór, ale teraz jesteśmy na takim płaskowyżu i tego tak naprawdę nie widać, ale znajdujemy się dosyć wysoko, jesteśmy na mniej więcej troszeczkę ponad 2000 metrów nad poziomem morza w tym momencie, a nocleg, który spędziliśmy właśnie w tym pięknym otoczeniu, które wam pokazywaliśmy, tam znajdowaliśmy się na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza, także naprawdę sporo. Śmieszne, tam stoi na tym. To normalnie małpy z psami. Nie wierzę, no. Wow. I jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy do Parku Narodowego Ifrane. Jest to park, który znajduje się na terenie Gór Atlasu Średniego. Rozciąga się on na obszarze 125 tysięcy hektarów. Rosną tutaj wyjątkowe drzewa, cedry, które osiągają olbrzymie rozmiary i mogą żyć nawet do 800 lat. To, co wyjątkowe, to jego mieszkańcy. Park jest domem dla niewielkich małp, makaków, które żyją tutaj wolno. No to idziemy na wycieczkę, na wędrówkę. Mamy na sobie gotowe ubranie na wędrówkę górską. I wypiliśmy kawkę, zjedliśmy śniadanko. Zjedliśmy późny obiad, takie bułeczki. A ja się rozglądam za małpkami. Jezu, ile tutaj ich jest, ale zwariuję. Patrzcie się na to. Patrzcie na to. Cool.
kupią sobie coś tam w tej trawie. Nie wiem, co tam wynajdują, ale coś tam sobie jadają. Ale żadna nie jest w ogóle mną zainteresowana ani orzeszkami w mojej kieszeni. Te nagiblartarze to od razu się rzucają na ludzi i na to, co tam ludzie im przyniosą. A te jakoś niespecjalnie są nami zainteresowane. Ani się nas po prostu nie boją, ani do nas nie lgną. Ale to się jeszcze może zmienić. Dała mi z ręki. To jest druga. Cześć mała. Trzymaj. Podzieliłaś się? Dałaś tej malutkiej? Dałam tej malutkiej, no. O. Tam jest na górze jedna małpa, tam wysoko. Zabrała coś tym Niemcom ze stolika i uciekła na górę. Już jak tu jechaliśmy, to mówiłem Kasi, że mam wrażenie, że jesteśmy w Nowym Sączu, w Nowym Targu, w okolicach Zakopanego, bo mnóstwo pasterzy, mnóstwo owiec, polany wielkie, zielone, ale teraz to już w ogóle totalnie czuję się jak w Polsce. Zobaczycie, że mnie tu są po prostu polskie choinki, modrzewie, świerki. No nie, takiego czegoś to w Polsce nie ma, ale ogólnie to wszystko wygląda, jakbyśmy byli w Polsce. U nas, w górach. No ale trochę mi zimno w tych górach. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz bluzę ubierałem. To drzewo ma 4 metry. Wow. Ale to i tak nie jest dużo. Moim zdaniem jest kawał. Stań za tym drzewem. Stań obok drzewa. Dla skali. Jakich łuferków. Boże, jaki ten Łukasz jest chudy. No kawał drzewa. Kawał chłopa. Koło nas jest drzewo, które ma chyba z 20. Mogą się pojawić pytania, co Łukasz robi, czy zawsze zabieram ze sobą miarkę, jak idę w las. Otóż nie, ale wiedziałem, że tu będą duże drzewa i żeby zaspokoić moją ciekawość, to wziąłem ze sobą miarkę. Znaleźliśmy giganta kolejnego. 5 metrów 70. To jest 5-metrowa taśma. 5,70. Patrzcie, jaki gigant. Nie wiem, czy to kamera odda, ale no ja jestem pod wrażeniem. Wróciliśmy do vana z naszego pięknego spaceru, a teraz idziemy jeszcze się pożegnać z małpkami i poczęstować je orzeszkami, które zakupiliśmy wcześniej. Hej, kawałki. Różnie na salę? Tak, to są moje koleżanki. No dobra, masz. Ty też. Też masz. Proszę. Chcesz jeszcze jedno? Malutka. Idzie jeszcze jedno. Ej, spadajcie. Tutaj mamusia i malutki. No dobra. Jeszcze jedno dla małego. Malutki. Ty już zostałaś. Pa. Daj się pogłaskać. Dał się pogłaskać. Pogłaskałem. Nie dał się. Pogłaskałem malutką małpę. Jezus, jak one są słodkie. Kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja dokarmiam małpy. Proszę. Tam dłużej.
Dzięki dla małej. To jest najwspanialsze. Jezu. Żyje, wszystko w porządku. No tak. Dobra, zakończ tego vloga. Op. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Tak czy inaczej, zobaczymy się w przyszłym tygodniu. A teraz zobaczcie, co się będzie działo za tydzień. Totalnie przez przypadek, bez planu, weszliśmy tutaj. Pozostałości, ruiny po mieście rzymskim i są to najlepiej zachowane, o ile nie jedyne takie ruiny w całym Maroko. Czuję, jak normalnie przenoszę się w czasie, uderzają kielichami, wino się rozlewa, śmieją się. No można powiedzieć, że Mulej Idris, czyli miejscowość, w której się znajdujemy, jest takim odpowiednikiem naszej polskiej Częstochowy. Jeszcze chwila, jeszcze obiecałem wam, że zmierzę to drzewo, które jest kołowana. To jest hit, to jest moim zdaniem największe. 7 metrów ma to drzewo.